Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Subańskiej, a to jest odcinek 186. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności, a ja dziś witam Was w dwuodcinkowej miniserii, która powstaje we współpracy z marką Adidas przy okazji ich najnowszej kampanii Support is Everything. Motyw szeroko pojętego wsparcia będzie nam towarzyszył w obu rozmowach i wspólnie z moimi gościniami spojrzymy na niego z różnych perspektyw. Zarówno dziś, jak i w środę, bo właśnie wtedy ukaże się drugi odcinek, towarzyszyć mi będą dwie wyjątkowe kobiety. Na początek zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z modelką i entuzjastką biegania Zuzanną Kołodziejczyk oraz siatkarką kadry narodowej Zuzanną Górecką. Spotkałyśmy się w idealnym do tego miejscu, czyli w przestrzeni Adidas Runners Warsaw w Warszawie, jak sama nazwa sugeruje. Porozmawiamy o tym, dlaczego my kobiety tak często zgadzamy się na dyskomfort w naszym życiu, co sprawia, że nie alarmujemy głośno, kiedy coś jest nie tak i nie czujemy się swobodnie, czy możemy to zmienić i jak w tym wszystkim może wspierać nas odpowiedni strój. Posłuchacie nas na Spotify i iTunesie, a wersję wideo znajdziecie na YouTubie. Zapraszam. Dziewczyny, zanim się z Wami oficjalnie przywitam, to chciałam zauważyć, że nie tylko, że mam dwie gościnie, to jeszcze mam dwie Zuzanny. I tak sobie myślałam, jak mam się z Wami komunikować na nagraniu, że było wiadomo, o kogo chodzi. I wymyśliłam, że będziesz Zuzą, będziesz Zuzią. I dla tych, którzy nas słuchają, ale nas nie oglądają, to chodzi o Dobra. Zuzę Kołodziejczyk i Zuzię Górecką. Tak? Dokładnie tak. Więc... mam nadzieję, że ja będę też pamiętała, jak Was nazwałam. To jest dosyć ważne. I też jak wyobrażałam sobie nasze spotkanie, to pomyślałam sobie, że jesteście jednocześnie moimi chyba najwyższymi gościniami. Na pewno średnia z Waszego wzrostu. To się trochę podbija nam tutaj statystykę. I zastanawiam się, jakie Wy macie podejście? Bardzo się cieszę, bo nikt mi tego nie mówi, że podbijam statystykę u siebie na przykład w swojej dyscyplinie. A widzisz, nie ma za co, nie ma za co. Ale zastanawiam się, jakie Wy macie doświadczenie, takie swoje własne właśnie z Waszym wzrostem. Czy lubicie swój wzrost? Czy zawsze tak było? Czy on Wam pomagał w życiu? Tutaj puszczam oczko, co może wesprzeć pewne dyscypliny sportowe. Jak to było u Was? Myślę, że u mnie w mojej dyscyplinie jest przede wszystkim ten wzrost ważny. Wiem, że niektóre kobiety też na pewno, mając powyżej 1,80 m, narzekają na to, bo czują się strasznie wysokie, duże. Ale ja bardzo się cieszę, że jestem taka wysoka i myślę, że każda kobieta powinna być wtedy taka pewniejsza siebie, że ją wszędzie widać. I myślę, że to jest super. Ja uważam, że mogłabym być jeszcze wyższa i bardzo bym chciała mieć te 2 centymetry dodatkowe na przykład, ale no niestety już pewnie nie urosnę. No niestety. No, też mój wzrost nie przeszkadzał, zwłaszcza ja też się nie pochwaliłam, też reprezentowałam, w gimnazjum reprezentowałam w siatkówce. W podstawówce zwerbował mnie i moją siorę Nicola Vettori. Okay. Który stwierdził, jesteście wysokie, no ale ja już troszeczkę zostałam. Że jesteście wysokie i tak się okazało, że zaczęłyśmy swoją przygodę z siatkówką, ale no niestety jak to było, tak jak szybko zaczęłyśmy, tak skończyłyśmy. Nie wiem, były takie czasy, że jak ktoś nie ćwiczył na WF-ie, to no, był tym fajnym, na zasadzie pokazał, że nie trzeba ćwiczyć na WF-ie i niestety, tak to wyglądało, ale ten wzrost mi nigdy nie przeszkadzał, zwłaszcza, że też mam wysokiego faceta i pięknie się uzupełniamy i jest okej, okay. Tobie na pewno pomaga. Tak, mi zdecydowanie pomaga. Czym się zajmujesz? Jak mówię, mam jeszcze mnóstwo wyższych koleżanek od siebie, którym też to nigdy nie mówiły, że im to przeszkadza, wręcz przeciwnie, się cieszyły wszystkie, że są wysokie. Mówię, dla mnie wysokie kobiety są piękne i na pewno pewne siebie. Ale też jest super, że to pokazuje właśnie, jak się otaczamy odpowiednimi osobami, które mają podobny mindset, to Zuzia, która jest no, dla powiedzmy przeciętnej kobiety super wysoka, też sobie myśli, hej, to jest ekstra, to jest mój atut, w sumie im wyższa dziewczyna, tym lepiej. I to pokazuje, jak ta perspektywa nam się bardzo zmienia, ale też to jest fajne, że nasze predyspozycje, jak na przykład wzrost,
często nas prowadzą do jakiejś tam ścieżki kariery i my sami naturalnie wybieramy, na przykład właśnie jak u was obu wychodzi, siatkówkę czy modeling, bo tak sobie pomyślałam, że no byłoby słabo, jakbyście na przykład chciały być, nie wiem, skoczkiem narciarskim albo jakąś akrobatką, gdzie potrzebna jest osoba o wiele niższa, tak. Że też no, ciągnie nas po prostu pod rzeczy, w których mamy większy potencjał, żeby powiedzmy, nawet nie chodzi już o to, żeby osiągnąć sukces, ale żeby może jakoś się realizować się nawet, po nawet, prostu. Nawet tak, dla siebie. Myślę, że to też tak jak powiedziałaś, to samo tak pcha. Ja akurat od dziecka mojego byłam zakochana w siatkówce i wiedziałam, że będę to robić. Moi rodzice nie są wysocy, więc cieszę się, że akurat ich przerosłam, bo na pewno właśnie ten wzrost pomaga w tej siatkówce. No. Zuza, powiedziałaś, że to było fajne nie chodzić na WF i przypomniały mi się teraz czasy, no i podstawówce może nie, wtedy dzieci może aż tak bardzo nie kombinują, ale szczególnie właśnie w gimnazjum i w liceum, bo ja zawsze byłam tym frajerem, który ćwiczył, bo ja nie mogłam tego zrozumieć, że skoro mamy tego ruchu, no i tak mało w ciągu tego życia, kiedy siedzimy w sali przez 8 godzin lekcyjnej, no to ten WF jest tym dobrym czasem, kiedy można się poruszać i mnóstwo ludzi miało zwolnienie, to było takie fajne, że o, udało mi się załatwić zwolnienie, o, ja nie mam stroju, ja tutaj kombinuję no, w tą czy tam. Ja mam takie doświadczenia właśnie. Ale ty naprawdę nie lubiłaś ćwiczeń, czy po prostu chciałaś być fajna? Nie lubiłam ćwiczyć, bo wiązało to się z jakimś dla mnie problemem. Po prostu wiedziałam, że jak mam przed sobą WF, który jest pierwszy, i tak zaczynam dzień szkolny, i później przychodzisz taka spocona na tą matematykę i nic ci się nie chce, no już ja byłam padnięta po takim, nie wiem, godzinnym treningu na WF-ie, po prostu. No ale to jest w ogóle bez sensu, słuchajcie, że nam ustawiali na zerówkę WF-y. I ja zawsze zastanawiałam się, jak bardzo będę czerwona, bo też zawsze po prostu moja twarz od razu się robi, no, to burak. Ja mam tak pobieganie, jestem buraczkiem, no, uwielbiam to. A przecież nastolatkowie też są w takim momencie rozwoju, gdzie no to pocenie się i zakładanie z powrotem tych samych ubrań nie jest najlepszym pomysłem i najlepszym doświadczeniem, więc powinni to zmienić w szkołach. Znaczy powinni wiele rzeczy zmienić w szkołach, myślę. Wiele. Ale o tym lubieniu ćwiczeń to jeszcze myślę pogadamy, ale słuchajcie, mam dla nas statystykę. Dawaj. Dowiedziałam się, że 90% kobiet ma źle dopasowane staniki sportowe, a 50% odczuwa znaczny dyskomfort, przez który nawet rezygnuje z uprawianego sportu. Ja byłam troszkę w szoku i zastanawiam się, czy was to dziwi? Dużo się ruszacie, nosicie sportowe rzeczy. Mnie to nie dziwi. Nie wiem, jak ciebie, Zuza, ale mnie to nie dziwi, bo jakby kobiety nie są świadome tego, w jaki sposób mogą dobierać dla siebie staniki. I to też wiąże się z tym, że zaczynają ćwiczyć, jest im po prostu niewygodnie, czują dyskomfort i rezygnują z tego. Więc myślę, że też fajnym pomysłem jest uświadomienie kobiet, w jaki sposób one mogą dobierać te staniki, żeby było im wygodnie podczas ćwiczeń, czy podczas na przykład robienia zakupów, bo myślę, że to też jest ważne w życiu codziennym, nie tylko podczas, kiedy uprawiamy sport, ale nawet w takich czynnościach życiowych. Ten komfort jest potrzebny każdej kobiecie. Też tak uważam, ale z mojego doświadczenia jest tak, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale pewnie źle to zabrzmi. Dawaj. Ja nie mam czegoś takiego, że coś na mnie źle leżało, że miałam jakiś dyskomfort w noszeniu biustonoszu. Bo akurat mam banalny rozmiar. Też chcę podkreślić, że sport nie jest tylko dla modelek, bo to nieprawda. Sport jest dla każdego i tu przecież chodzi, zawsze powtarzam, o zdrowsze i dłuższe życie. Mam siostrę bliźniaczkę i no, różnią nas rozmiary. I moja siostra na przykład długo nie mogła znaleźć odpowiedniego stanika dla siebie. No i akurat z nieba spada nam Adidas, który zaprojektował teraz biustonosze w 72 rozmiarach, co uważam, że każda znajdzie coś dla siebie. No 72 rozmiary to jest naprawdę dużo. Dodatkowo w sklepach Adidas można do 2 marca skorzystać z porady specjalnie wyszkolonych pracowniczek, więc no to już jest coś, to już jest dobra zmiana. I teraz z siorą byłam w ten weekend w Tarasach, poprzymierzałyśmy biustonosze. W sklepach Adidas jest nawet specjalnie dedykowana temu przymierzalnia, w której znajdziesz instrukcję, znajdziesz miarę. Masz nawet dzwonek, który jak naciśniesz, to możesz prosić o pomoc, więc... To jest czadowe. To jest czadowe.
misja zakończyła się sukcesem, poprzymierzałyśmy biustonosze, pani nam pomogła we wszystkim, ze sklepu wyszliśmy zadowolone, a moja siostra nawet mówiła, że aż chce się ćwiczyć, więc to jest super. Zuza, fajnie, że powiedziałaś, że masz bezproblemowy rozmiar, bo ja na przykład totalnie nie mam bezproblemowego rozmiaru, a mogłoby się wydawać, też może dziwnie zabrzmieć, że mój rozmiar też jest całkiem analogiczny i prosty. A często tak jest, że w ogóle w świecie staników, czy sportowych, czy normalnych u kobiet pojawiają się, nie wiem, jakieś fajne projekty, jakieś piękne, cudowne, artystyczne rzeczy, jakieś tu tasiemki, nie wiadomo co. I mamy rozmiar właśnie S, M, L. I na przykład dla mnie, jako osoby, która jest ogólnie drobna, ale mój biust jest większy niż ten podpisany pod S-kę, to na mnie na przykład wszystko źle leży, mówiąc dosyć dramatycznie. No byłaś w sklepie Adidas? Tak, i właśnie byłam. I właśnie ale byłam. Teraz mówię ci, byłam właśnie w tym całym experience i byłam taka szczęśliwa, że właśnie ktoś patrzy i na moją posturę, i osobno na miseczkę. I ja się trochę śmieję, bo nam pomagał pan Bartek i to było też, uważam, całkiem urocze, że panowie też są informowani też o tym. Też są przeszkoleni, o, wszyscy. Ja też, jak byłam 800 tych tarasach ostatnio, to też pomagał mi pan Bartek. O, pan Bartek jest najlepszy, jeżeli pan Bartek tego słucha. No bo też jest fajnie, że mówić o takich rzeczach, które dotyczą kobiet, facetom, żeby oni też zrozumieli, że nasze życie czasami jest męczące. I mamy swoje kobiece problemy, tak. Których oni nie są świadomi. Ale też nie chcę mówić o wszystkich facetach, to nie ma być antymęski odcinek. Ale powiedzcie mi od takiej strony bardziej już typowo cielesno-sportowej, dlaczego kobiety powinny zwrócić uwagę na to, że ich staniki są źle dobrane? Czy to może wpływać na, nie wiem, na nasze zdrowie, na nasze ciało, nie wiem, jakieś obtarcia? Bo ktoś może stwierdzić, dobra, może nie jest idealnie dopasowane, ale trudno, ćwiczę w tym. Ale potem okazuje się, że przez całe życie ćwiczymy w czymś, co jest dla nas niewygodne i może nam w jakiś sposób zaszkodzić. Ja nieraz miałam problem, nawet właśnie tak jak mówisz, z obtarciami. Bo po prostu ten stanik był źle dobrany i się po prostu męczyłam. Natomiast teraz, jak już poszłam dalej w ten sport i tak dalej, to moja świadomość jest większa i też potrafię dobrać ten top. Ale myślę, że taki dyskomfort właśnie, czy takie obtarcia, czy nie wiem, czy też za luźny top, bo to też przeszkadza. To jest kwestia właśnie tego, że my, kobiety, nie jesteśmy świadome i nie potrafimy wybrać tego dobrego stanika. Też uważam, że jest to krępujące może dla niektórych pójść do tej przymierzalni i poprosić kogoś o pomoc. A myślę, że to nie powinno być krępujące ani nic wstydliwego tak naprawdę, bo to jest rzecz ludzka. I każda z nas powinna pójść ze świadomością, że jestem tutaj, ci ludzie są dla mnie i oni chcą mi pomóc. Tak, ja tylko się trącę. No, jak masz źle dopasowany biustonosz sportowy, to ja na przykład bym myślała tylko o tym, że jest źle dopasowany, że tu nie ciśnie, tam nie ciśnie, no i bym skupiała całą uwagę tylko na tym, a nie na przykład na aktywności fizycznej, na której mi zależy. Więc myślę, że rozwiązaniem to jest po prostu odpowiednio dobrany biustonosz sportowy. Parę lat temu moja znajoma, która, ona akurat ćwiczy pole dance, właśnie czuła się tak źle, robiąc te wszystkie akrobacje, w klasycznym staniku sportowym, że sobie uszyła swój własny. No wiadomo, nie każdy też będzie szukał materiału, obmyślał te wszystkie konstrukcje, więc super, jeżeli coś już jest po prostu dla nas przygotowane, ale do tego dochodzi, że nam to utrudnia fizycznie ćwiczenia, że nie możemy ich wykonywać, tak. Bo na przykład nam się wszystko wylewa, ale z drugiej strony właśnie to jest też ten aspekt mentalny, tak, że okej, niewygoda, obtarcia, spoko, znaczy nie spoko, ale powiedzmy to jest jakaś jedna część tego wszystkiego, ale z drugiej strony to właśnie nam odbiera całą uwagę, całą przyjemność z ćwiczenia. No, dlaczego podczas praktyki, podczas treningu mamy zastanawiać się nad tym, czy nam coś wystaje? Nie wiem, miałyście takie jakieś, no mówiłaś, że masz bezproblemowe rozmiary, ale miałyście tak, że na przykład wasze ubranie rozpraszało was? Na przykład, Zuzia, chciałam się ciebie zapytać w kontekście nawet sportu zawodowego, że no, te stroje są często takie bardzo kuse i czy tobie to przeszkadzało, albo nie wiem, wśród dziewczyn jest jakaś taka dyskusja na temat tego, że to ubranie nie do końca wam może służyć? My zawsze, czy to na zgrupowaniu, czy właśnie jak jesteśmy dziewczynami razem, zawsze dostawałyśmy topy, gdzie miałyśmy sobie je po prostu dopasować. Ale te topy przeważnie, no tak jak mówisz, u ciebie na przykład jest problem, że jesteś drobna, ale masz tutaj inne potrzeby też. I też u nas są te problemy, dlatego
no nie wszystkie czują się komfortowo, czy na przykład w trakcie meczu, bo niektóre wolą mieć topy z wypełniaczami, niektóre nie. Dlatego u nas też jest to, jakby na meczu mamy powiedzmy obcisłe koszulki, więc niektóre wolałyby, żeby ten biust na przykład był podkreślony, niektóre, żeby nie był podkreślony. To jest bardzo indywidualna sprawa, myślę, ale każda jakby ma dla siebie taki top, w którym czuje się na pewno dobrze, bo uważam, że to jest bardzo ważne podczas meczu, żeby nic nie rozpraszało, czy żeby nie poprawiać non-stop tutaj tego paska na przykład, że za mocno uciska, czy jakieś obtarcia, bo to rozprasza, to na pewno rozprasza i nie można tak się też skupić na tym, co się dzieje, tylko cały czas myślisz, żeby tutaj wszystko dobrze leżało, nic nie ocierało. A spotykasz się z tym na przykład, że twój wygląd albo twoich koleżanek z drużyny jest komentowany, że ludzie na przykład zamiast się skupić na siatkówce, to skupiają się na wyglądzie zawodniczym? Oczywiście, ludzie zawsze komentują i będą komentować, czy to wygląd, czy coś innego. Mamy tego świadomość, tak samo ja mam świadomość, na pewno Zuza też ma świadomość, że ludzie będą przyczepiać się naprawdę tak do wszystkiego. Tak, ale to jest właśnie problem, tak, to nie jest spoko. Bo nawet mam wrażenie, że czasami obawiamy się, nie wiem, prosić o pomoc albo o jakieś wsparcie, bo ludzie są pomyślą, coraz mniej życzliwi, dokładnie, na zasadzie, tak. Że serio, masz tak, że na ulicy łatwiej kogoś spotkać, kto się kłóci albo trąbi, niż kogoś, kto... nie wiem, no obcej osobie po prostu powie komplement i ludzie się oceniają i dla mnie to jest przerażające. Nie wiem, każdy z nas przecież ma inne problemy, doświadczenia, poglądy, każdy ma inne cele, marzenia i dla mnie to jest właśnie wskazówka na to, że powinniśmy być dla siebie mili, po prostu tak z natury powiedzieć czasami coś miłego i myślę, że wtedy by nie było problemu prosić o to wsparcie. Pięknie to powiedziałaś, ale też znowu mi się wydaje, że to jest taka bardziej jednak kobieca rzecz. Że na przykład jak mamy dziewczyny w reprezentacji siatkówki, wszyscy mają milion zdań na temat tego, co jest nie tak. W ogóle nawet nie chodzi o grę, tylko tak. Jak która ma włosy, czy cokolwiek, każdą rzecz można tutaj wymienić. Ale ja na przykład nie spotykam się z tym, dobra, pewnie mówią o tym, że jakiś tam siatkarz jest przystojny, bardziej lub mniej, ale nikt tego tak nie komentuje, nie zastanawia się, który ma dłuższe nogi, który ma lepiej zbudowaną rękę, czy lepiej dopasowany strój, że jakby w przypadku facetów, to w ogóle ta uwaga na wygląd jest gdzieś na ósmym planie, ale już nawet też abstrahując od sportu zawodowego, wydaje mi się, że na co dzień, właśnie nawet w takim sporcie rekreacyjnym jest podobnie, że nawet jak mamy jakiś, nie wiem, facetów ze świata fitness, czy nawet kolegów ćwiczących na WF-ie, no nie wiemy co prawda, jakie oni mają rozmowy między sobą, ale zazwyczaj chłopakom po prostu jest wygodnie, oni zakładają ten strój i siema, biegniemy sobie na boisko, a dziewczyny mają milion myśli, porównywanie się, właśnie rezygnowanie z ćwiczeń. Znaczy, ja powiem przykład w ogóle z mojej pracy, jak to wygląda. No, u mnie też się czasami zdarza, że mam, nie wiem, za małe albo za duże buty. Zdarza się czasami, że muszę zrobić jakąś niewygodną pozę albo pracuję w niewygodnych warunkach, albo nawet 12 godzin na planie. W mojej pracy chodzi o zaufanie wizji projektantów albo fotografów i ja przed pracą muszę podjąć decyzję, czy ja w ogóle chcę w to wejść. Więc mam ten komfort, że wiem, co mnie czeka i wtedy nie mogę marudzić po prostu. Okej, ale czy to jest dla ciebie, się po prostu odcinasz wtedy jakieś swoje emocje wokół tego i realizujesz jakąś wizję? Nie, tak jak mówię, wiesz co, ja wiem, co będę robić. Okay. Jak coś mi nie pasuje, to mówię, tego nie chcę robić, tamtego nie chcę robić, o, to jest fajne, to jest spójne ze mną, tu mam inny pomysł, to zaproponuję i ja wiem, że się w tym spełnię, bo to jest to po prostu, co chcę zrobić. Nie robisz tego na siłę, tylko to, ale co właśnie sprawia, mam wrażenie, że właśnie o to chodzi w tym całym życiu, żeby po prostu robić to, co się, chce po prostu robić, co nam sprawia największą frajdę w życiu i robić to, po prostu. Ale zawsze miałaś takie podejście, że umiałaś wyznaczyć te swoje granice i nazwać to, co ci się nie podoba? Czy to jest jakaś taka twoja droga na przestrzeni tych ostatnich lat, jak zbierałaś doświadczenie? Jest to moja droga, bo jeszcze jak byłam nastolatką, czyli te jakieś 10 lat temu, to dbając o sylwetkę myślałam, że niejedzenie i głodówki to jest najlepsze rozwiązanie. Brzmi super. Brzmi super. W ogóle nie ćwiczyłam kompletnie, czyli robiłam wszystko to, co teraz odradzam. Tylko, że ja wtedy nie wiedziałam, że ja się mogę czuć lepiej i to jest właśnie, to jest haczyk w tym wszystkim. I też mam wrażenie, że zgadzamy się na taki dyskomfort w tym wszystkim, bo brakuje nam tego luzu i też uważam, że nikt nas nie uczy tego dystansu do siebie,
że my teraz w dzisiejszych czasach gonimy za jakimś takim sztucznie wykreowanym ideałem, który no, cały czas mamy bodźce z każdej strony, tak? Czy to gazeta, telewizja, internet. To jest trudne, bo pokazują nam taki nierealny kanon piękna. I to jest trochę przerażające, dlatego dziewczyny, nasz los jest w naszych rękach. Pamiętajcie o tym. No ale jak się nauczyłaś tego luzu w takim razie? Małymi krokami. Ja zawsze powtarzam, że metodą małych kroków. Czy chodzi to o bieganie, o treningi, czy o cokolwiek. Jak postawimy kroczek za kroczkiem i to w swoim tempie i nie będziemy się porównywać do innych, tylko porównywać do siebie. Stawiać sobie tą poprzeczkę coraz wyżej. Jeśli jest to rzeczywiście coś, co nas jara i chcemy to robić, to będziemy mistrzami w każdej dziedzinie. Chodzi tylko o to, żeby po prostu małymi krokami piąć do przodu. Ale jestem ciekawa, pewnie jak po raz pierwszy na przykład chciałaś komuś powiedzieć na planie, że coś nie do końca ci pasuje, to możemy mieć wokół tego mnóstwo wątpliwości, jak oni zareagują, czy to jest okej, że ja nagle powiem prawdę, a co jeżeli nie wywalą mnie z tamtą, tak. Ktoś mnie ochrzani. Tak. Czy to rzeczywiście tak było, czy jak powiedziałaś to, to okazało się, że nic złego wiesz, się nie stało? Ja nie mam też jakichś takich doświadczeń, że jejku, musiałaś coś zrobić, ja tego kompletnie nie chciałam, a później przez dwa tygodnie, Zuza, mogłaś inaczej. Nie, ja tak nie miałam. Miałam dużo szczęścia w życiu, też próbuję się tym wszystkim oddzięczyć i opowiadać o tym, że naprawdę to wystarczy no, być dobrze nastawionym człowiekiem i myślę, że wtedy spotyka nas dobro. Zgadzam się. Super. Ale właśnie przemawia przez ciebie taka właśnie dojrzałość w tym, że lubisz to, co robisz, jednocześnie mówisz wprost, jakie masz potrzeby, czerpiesz z tego radość, tak. A jednocześnie bierzesz to z dystansem. Ja też się tego wszystkiego nauczyłam, to serio nie przychodzi tak. To jest naprawdę trudna praca. To z doświadczeniem. Doświadczenie, naprawdę też... Lata pracy z ludźmi pracy. I z kim się przebywa, że to wszystko wpływa na to. Ale naprawdę bardzo fajnie się ciebie słucha i... Dziękuję pięknie. No my cię tu z dziadkiem oglądamy. Pozdrawiamy dziadka. Tak, pozdrawiamy dziadka. Super. No. Ale dziadek się będzie ale cieszył. Też tak miałaś u siebie, Zuzia, że czułaś, że też możesz łatwiej mówić o swoich potrzebach. Tak, na pewno teraz jestem bardziej świadoma, czego chcę i też nie boję się powiedzieć, co mi przeszkadza, czego ja oczekuję. Wcześniej miałam z tym duży problem, bo nie zawsze byłam taka otwarta do ludzi i może troszkę taka szara myszka. Mhm. Natomiast z czasem, jak zobaczyłam, jak ludzie zaczęli mnie traktować, mówię, nie, tu trzeba mieć jednak twardą skórę i naprawdę walczyć o swoje, bo jeżeli my nie zawalczymy o swoje dobro, to nikt tak naprawdę tego za nas nie zrobi. Dokładnie. Dlatego, mówię, ale to przychodzi z doświadczeniem i z pracą z ludźmi, gdzie jesteśmy, u mnie na przykład, no ja często zmieniam powiedzmy otoczenie, tak? Czy z klubu do klubu, czy później reprezentacja i te wszystkie dziewczyny i sztab szkoleniowy i ludzie, z którymi pracujemy, no są różni. I co chwilę musisz tak naprawdę poznawać tych ludzi i też decydować, czy tutaj się otwierać, czy się nie otwierać, bo wiadomo, ja jestem sobą, że nie ufam łatwo. Nie jest mi łatwo się otworzyć tak przed ludźmi nowymi, bo muszę zobaczyć, że ta osoba jest tego warta, bo też już parę razy się jakby potocznie mówiąc przejechałam na ludziach, dlatego teraz jestem bardziej uważna, ale mówię po prostu teraz już też jestem bardziej asertywna, to jest też ważne, myślę, że żeby umieć powiedzieć nie, że tego nie chcę zrobić, to mi się nie podoba, chcę zrobić tak, a nie tak. Serio, porównywać się tylko do siebie, a nie do innych. Tak. To jest I działać po prostu zgodnie z własnym jakby sumieniem, z własnym ja. Zastanawiam się, czego my jako kobiety najbardziej się obawiamy, że nie nazywamy tych swoich potrzeb, że też właśnie zbieramy doświadczenie, próbujemy się jakoś przełamać, uczymy się, że hej, to jest okej, że ja w ogóle powiem, o co mi chodzi, ale boimy się tej oceny, boimy się, że ludzie nas wykluczą. Boimy się, że nas wyśmieją. Ja myślę, że właśnie to z tego, to wykluczenie. To wykluczenie, to, że ludzie zaczną się z nas śmiać, że my powiedziałyśmy tak, a nie inaczej, że zrobiłyśmy tak, a nie tak. Ja powiem inaczej też trochę, bo mi się wydaje, że my dziewczyny po prostu nie wiemy, że zasługujemy na więcej. Tak mi się po prostu wydaje, że możemy inaczej, że możemy czuć się lepiej i przede wszystkim, że zasługujemy na równość. I ja powtarzam często, że działamy też w schematach.
naszych rodziców, jak się zachowywali kiedyś, naszych rówieśników. I właśnie w tym jest problem, że ktoś nam kiedyś powiedział, jak mamy się zachowywać i my wcale na tym się nie skupiamy, tylko właśnie tak postępujemy. Zastanowić się przez chwilę. Naprawdę zastanowić się przez chwilę i myślę, że to dużo da. No. I trochę nam się włącza takie tak zwane przepraszam, że żyję. Mm-hmm. Że jakby jest nam w ogóle głupio, że ktokolwiek miałby na nas zwrócić uwagę i zrobić coś dla nas, więc my tak się na wszelki wypadek dostosujemy. Tak. I jest dużo takich przykładów właśnie tego dyskomfortu, o którym mówiłaś, że coś nam się dzieje totalnie niefajnego, niewygodnego, nieprzyjemnego, a my traktujemy to za normę, bo wydaje nam się, że tak to już musi być. I z takich totalnie prozaicznych przykładów, to wracając nawet do tego ubioru, tak myślałam sobie ostatnio, że ja całe swoje nastoletnie życie przechodziłam w niewygodnych butach. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ja nie byłam tą osobą, która chodziła w sportowych butach, teraz jestem cały czas w trampkach. Ale dla mnie było super ekscytujące, jak byłam mała, że myślałam, że to taki mały obcasik. O proszę. I że tak, chciałam być wtedy wyższa, więc wiecie, tutaj troszkę inne problemy. W każdym razie właśnie jakieś bodki na obcasie, one miały spełniać mnóstwo wymagań wizualnych, ale finalnie one były na maksa niewygodne. I ja pamiętam, że całe życie bolały mnie stopy, one były obtarte, było mi źle, ale nie myślałam sobie, hej, może zmień te buty, nie wiem, zapytaj kogoś, żeby ci pomógł właśnie dobrać te buty, tylko było mi zawsze w nich niewygodnie i teraz nawet tak gadam z moimi przyjaciółkami, mówimy, Boże, jakie byłyśmy głupie, jak byłyśmy młodsze i tak chcieliśmy na siłę się wciskać w te rzeczy. Ale to też cię czegoś, wiesz, nauczyło. Na zasadzie wiesz, że te buty nie były dla ciebie, bo cię po prostu obcierały i wiesz, że już po prostu takich butów nie chcesz założyć, więc to wszystko jest proces, więc no, ale też myślę, że jest dużo kobiet, które cały czas tkwią w tych za małych butach, mówiąc tak metaforycznie i w ogóle znowu wracając do porównania kobiet i mężczyzn, tak samo laski, sobie czytam taką fajną książkę Obsesja Piękna, że kobiety, właśnie kobiety, dziewczynki już od przedszkola, my nosimy, nie wiem, krótkie spódniczki i wszyscy nam mówią, uważaj jak siadasz, żeby tam nic ci nie było widać, nie siadaj w siedzie skrzyżnym. I my mając 5 lat, zamiast latać i rzucać klockami, czy tam cokolwiek, bawić się w dom, zastanawiamy się, czy coś nam nie wystaje, albo coś jest tutaj za ciasne, właśnie sukienkę sobie obciągamy, albo najlepsze to jest jak, nie wiem, czy wam też się rolowały rajstopy. Ja pamiętam, że całe życie podciągałam rajstki. Zawsze to było to, że no, trzeba było o tym pamiętać. I sobie myślę, kurde, a chłopaki biegali sobie za tą piłą i nikt niczego nie podciągał. To są właśnie te schematy, o których mówię. Na zasadzie, że naprawdę trzeba się zastanowić, czy to, co robimy, kompletnie się na tym nie zastawiamy, czy to jest po prostu dla nas dobre. Czy my się w tym odnajdujemy, a jak nie, to posłuchać tego, co nam po prostu organizm podpowiada, bo ja naprawdę wychodzę z założenia, że to, co myślimy w środku jakoś podświadomie, to może rzeczywiście jest, coś w tym jest, że kurde, nie pasują mi te buty, zmieniam. No tylko do tego trzeba też dojrzeć, trzeba przepracować te lata. I ja też się śmieję, że ja z siebie sprzed 5-10 lat no, nie poznałabym. Chociażby nawet, żeby siedząc tutaj, opowiadając i zgodzić się na podcast, o kurczę, nie? Wyluzować się? Serio. Dzisiaj trochę się cykałam, ale jest super. Dobrze nam idzie, nie? Tak, ale no też właśnie tak mówiąc trochę podniośle, wydaje mi się, że jak coś nas tak zdrowo zestresuje, to jest jednak dobre. No, Zuzia na przykład... Czujesz, no, że żyjesz. Tak, no, to, nie wiem, myślę, że czy ty się stresujesz przed grami? No właśnie. Powinnaś teraz powiedzieć, że nie, a ja... Nie, myślę, że to jest właśnie, to jest taki stres, ale taki motywujący, żeby już wyjść od tego boiska, zacząć grać, ale myślę, że taki stres jest ważny, ale nie taki paraliżujący, że nie wiem, jak odbić piłkę, co ja tu robię, jakbym pierwszy raz w życiu na boisku była. Nie, to totalnie odpada, bo mi to sprawia przyjemność, ja robię to, co kocham. Ja na tym boisku chcę być zawsze najlepsza i chcę pokazywać się z jak najlepszej strony. I ja nie mogę się doczekać, aż ja wyjdę na to boisko i zacznę grać. Więc ten stres jest naprawdę, on jest fajny. Ja taki stres lubię, ale oczywiście też się zdarzają paraliżujące stresy, bo myślę, że to jest też, no nie da się tego uniknąć. Nie da się tego uniknąć, bo to jest nasz, po prostu nasza praca i wiadomo jak to w pracy, czasem jest, bywa też stresująco. Nie zawsze jest wesoło, kolorowo, nie zawsze idzie tak, jak my byśmy tego oczekiwali, ale trzeba sobie z tym radzić i to też jest doświadczenie. Im więcej takich meczów się zagra, im dłużej się w tym jest, ja tak naprawdę dopiero zaczynam przygodę z siatkówką. Może już jestem w tej reprezentacji, w klubach już też i za granicą byłam, więc jakby takich doświadczeń też już mam dosyć sporo, uważam, jak na swój młody wiek.
Ale to wszystko jest przede mną. To wszystko jest przede mną i te stresy, i ten fajny stres, ten negatywny stres, ja się z tym liczę, że wiesz, że w życiu nie jest zawsze kolorowo i z takim stresem też musimy sobie radzić i być na pewno pewne siebie. Bo to, że nie wyjdzie czasem, to... Życia. Życie. Jak to nie jest kolorowo? Siedzi tutaj wściekło różowa marynarka i intensywnie zielony t-shirt. No bo trzeba zawsze myśleć pozytywnie. Tak, oczywiście, więc że trzeba po prostu pokazywać ludziom, że naprawdę no, świat jest piękny i my możemy go sobie stworzyć tak, jak my chcemy. I zarażać też tą dobrą energią. Skoro tak mamy jest. Uśmiech, to... Wiesz, dzisiaj tutaj weszłam, tak jak mówię, lekki stresik był, ale wiesz, widzę uśmiechnięta buzia. Nie mogłam się tu dostać, korki jak nie wiem, tak. Patrzę na godzinę, już jestem spóźniona, zestresowana, mówię, no dobra, poczekają te 5 minut, nic się nie stanie. Oczywiście, ale uśmiech też jest taki stresik, ale mówię, nie, no, fajnie, też z Zuzą tutaj gadałyśmy, że takie spotkania są super, bo można poznać fajnych ludzi. Dokładnie. I tak jak ja na przykład Zuzkę obserwowałam, czy to na Instagramie, czy w programie jak była, to i trzymałam kciuki zawsze za Zuzę, głosowałam. Muszę się oddzięczyć za te SMS-y. I mówię, no super, że możemy tu się spotkać i porozmawiać, bo to też jest cenne doświadczenie. No ja zawsze mówię, że to jest chyba najfajniejszy aspekt tego, co robię, że po prostu poznajemy ludzi, którzy... I oni nas też napędzają, właśnie szczególnie, jeżeli mają takie podejście i tak śmiechem, żartem z tych kolorów, ale trochę tak jest, że my możemy też właśnie takimi prostymi rzeczami, jak swoim strojem, czy nie wiem, puszczeniem sobie muzyki, czy... Właśnie, jakieś inne rzeczy, które was zaraz zapytam. Możemy sobie po prostu podbić nastrój i nastawić się na jakiś taki lepszy dzień, chociaż to może dla kogoś brzmieć jako, wiecie, takie zaginanie rzeczywistości, ale moim zdaniem to naprawdę działa. Ja sobie dzisiaj puszczałam super motywującą muzę. Właśnie się zastanawiam, czy... No bo mamy, wiadomo, stres taki bardziej lub mniej przyjemny. Nie wiem, czy w ogóle kierownik jest przyjemny, ale może mieć lepsze lub gorsze skutki. Macie jakieś takie swoje sposoby, żeby ten stres, który was tak już chce trochę sparaliżować, żeby go tak przemienić, ten motywujący, co sobie mówicie albo co robicie? W sumie to zależy, bo jeżeli taki stres jest na meczu, to wtedy ja sobie uświadamiam, co ja robię i dlaczego ja tu jestem. I to mi zazwyczaj mi to pomaga i mnie to bardzo uspokaja. Jeżeli jestem jeszcze w mieszkaniu i idę na mecz i się stresuję, to dzwonię czy do rodziców, czy do chłopaka i zawsze takie ciepłe słowo też tak, mi pomaga. Tak, podobnie. Ale też wiadomo, muzyka, dobra książka. Ja czasem od czasu do czasu muszę sobie coś marznąć, jakiś, mam zawsze ze sobą zeszyt, coś tam narysować, albo po prostu wyżyć na kartce. No a takie proste rzeczy, po prostu coś, co sprawia mi ogromną radość. I tak jak mówię, nawet słuchawki, muzyka i jedziemy z tym. No ale ta życzliwość innych ludzi, to znowu jest ten wątek, który nam wraca. Mhm. Że jednak jak sobie dobierzemy te osoby w swoim otoczeniu, które nas dopingują i one właśnie... Ja też tak mam, że tak sobie myślę, Boże, no te osoby, które rzeczywiście są mi bliskie, one zawsze napiszą do mnie coś takiego, czy powiedzą do mnie coś takiego. Co by się nie działo, zawsze będą. Co tak. Ja myślę sobie, jestem najlepsza w ogóle na świecie, w takim oczywiście zdrowym tego słowa znaczeniu, no bo... O to tutaj chodzi, żeby starać się chyba być najlepszym w miarę tych swoich możliwości dzisiaj, Dokładnie. Tak nie najlepszym... toksycznie po prostu pomimo wszystkiego i po prostu do celu, tylko... Tylko najlepszą wersją siebie po prostu. Tak. Ja też się staram nawet być lepszą od siebie, jak byłam wczoraj. Nie wiem, czy jakiś foszek po prostu przez telefon z moim facetem, albo wiem, nad czym chcę pracować. Chodzi o to, żeby być tą lepszą wersją i naprawdę, jak nawet patrzę, tak jak mówiłam, na siebie sprzed 5 lat, to jest... Nawet o tych ciuchach gadałyśmy, że teraz na kolorowo, kiedyś czarne, oversize'owe sukienki, czarne, wielkie swetry, żeby wszystko przykryć, a teraz to po prostu chcesz, by wszyscy nie widzieli i idzie ta kolorowa. Czuję się świetnie, naprawdę. No bo to jest też chyba mega ważne, żeby przypomnieć sobie siebie sprzed lat. Trochę się można pośmiać, ja tak mam czasem, że myślę sobie, Boże, stara, co ty sobie myślałaś? Ja ostatnio kończyłam 29 lat, szukałam na Instagramie jakiegoś porównania, żeby wrzucić, jak wyglądałam jeszcze 10 lat temu. Śmiałam się ogromnie, naprawdę, ale fajnie zrobić sobie taki dzień z albumami, z tym, co się gdzieś na twardym dysku zgrywało. Kurczę, nie? Ale to też pomaga sobie uświadomić, że jaka droga w ogóle została pokonana i to jest piękne, a jeszcze ile przed nami. Ja i tak uważam, że najlepsze przede mną, więc tego się przed każdym z nas, o to chodzi. Ja tak często mówię do moich
przyjaciół, że pomyśl sobie, kim my będziemy za 10 lat. To jest tak ciekawe, że to jest tyle czasu, 10 lat temu inny człowiek, za 10 lat tyle się może wydarzyć. I to jeszcze motywuje do takiej dalszej pracy i spełnienia marzeń. Ale też jak patrzymy sobie wstecz, to myślę, że ważne jest, żeby nie piętnować tej małej siebie, żeby nie myśleć sobie, a byłaś frajerem, tylko stwierdzić, hej, zobacz, ile ci się udało osiągnąć, jakie to jest ekstra. I jest taki fajny cytat, który znalazłam, nie wiem, chyba w zeszłym roku, żeby przypomnieć sobie te czasy, kiedy marzyłaś o tym, by być tu, gdzie jesteś. I ja sobie czasem myślę, gdyby ta Karolina właśnie w liceum czy na początku studiów zobaczyła ciebie z dzisiaj, no przecież ona by w ogóle, ona by była przeszczęśliwa. Ona była taka z ciebie dumna, pomyślała, jak to zrobiłaś? Tak. Super. To jest ekstra. Robicie sobie takie ćwiczenia czasem? Nie, ale zawsze. No. Żeby sobie dobry tak bardziej pomysł. Podopingować. Tak, tak. Bo my cały czas właśnie myślimy, jak możemy być lepsze i to jest też spoko, żeby się oczywiście doskonalić, ale czasami po prostu usiąść i pomyśleć sobie, hej, ja już jestem super, bo właśnie kiedyś bym zupełnie inaczej się zachowała. I kiedyś bym pomyślała sobie, takie życie jest możliwe? Nie mówię, że tutaj trzeba wziąć reprezentacji Polski. To mogą być takie mniejsze sukcesy, ale pewnie ty też na co dzień może nie myślisz sobie, haha, jestem w reprezentacji Polski, ale jestem fantastyczna, tylko dalej myślisz, co dalej, kolejny cel pewnie, nie? Tak, ale też widzę na przestrzeni tych paru lat, jak moja osoba się zmieniła, co też przeszłam, bo wyjechałam w bardzo młodym wieku za granicę. Wtedy to był najlepszy klub na świecie. Gdzie to było? We Włoszech, w Nowarze. Super. Rzuciłam się na głęboką wodę. Wiedziałam, że ciężko będzie tam z graniem, ale mówię, dostałam propozycję. Mówię, taka propozycja może się drugi raz nie powtórzyć. Mówię, jadę. Mówię, pakuję się i jadę. No i tak zrobiłam. Na początku oczywiście cała w skowronkach byłam, jak to na początku zawsze tak jest. Później jednak tego grania mi tam zabrakło i od połowy sezonu bardzo się męczyłam tak sama ze sobą, bo przeważnie gdzie ja tam nie byłam w jakimś zespole, to grałam. I nie mogłam się właśnie pogodzić z tym, że ja nie jestem na boisku, że jestem w kwadracie, że nie mogę pomóc na tym boisku. I teraz tak z perspektywy czasu, wcześniej sobie powiedziałam, że żałowałam, na początku żałowałam, ale teraz absolutnie nie żałuję, że zrobiłam taki krok, bo tak jak powiedziałam wcześniej, taka decyzja, taka szansa mogła się już nie powtórzyć, a też poznałam cudownych ludzi tam. I to jest ważne, że ja pojechałam, że poznałam tych ludzi, z niektórymi mam do dzisiaj kontakt. I to doświadczenie, to jest kolejne doświadczenie, że ja zobaczyłam, że nabrałam dużo pokory, też, że Zuza, musisz trenować, musisz tutaj, wiesz, jaką masz poprzeczkę, jak trzeba grać i trenować, żeby być w takim najlepszym klubie na świecie i w nim grać, a nie tylko być. No i teraz dążę do tego. Jestem świadoma, ile pracy mnie czeka, ile wyrzeczeń, ale jestem zmotywowana i na pewno będę się tego trzymać, bo jestem młoda i tak naprawdę cała kariera przede mną. Fajnie, że powiedziałaś o tej lekcji pokory, bo przypomniało mi to moje czasy studenckie, że zawsze marzyłam o wyjeździe na studia za granicę, co się udało. I zawsze dobrze mi szło w szkole i wydawało mi się, że no to jest takie coś, co ja brałam za pewnik, że jestem powiedzmy jedną z lepszych uczennic. I nagle wyjechałam do Szkocji i się okazało, że tam są same takie Karolinki, które wszystkie były najlepszymi uczennicami. Ja wcale nie jestem lepsza w niczym tak naprawdę od tych ludzi. My jesteśmy po prostu, no powiedzmy, mamy podobne jakieś tam predyspozycje, ale tak jak w twoim przypadku, no byłam jedną z wielu, musiałam wiele pracy włożyć, żeby dorównać do osób, które tak, były lepsze, ale to pokazało właśnie, że to jest moja droga. W sensie to nie ma większego znaczenia, na jakim poziomie są ci ludzie wokół i oni też przeszli inną drogę, może mieli, nie wiem, inny start, interesowały ich inne rzeczy na przestrzeni tych wszystkich lat, a ja sobie dalej rozwijałam się w swoim własnym tempie i teraz czy to ma jakieś znaczenie, jacy byli ludzie wokół mnie? No właśnie, bo to jest to, co powiedziałaś, Zuza, o tym porównywaniu. Jakby porównuj się do siebie i tylko do siebie. Bo w przeciwnym wypadku no można naprawdę mocno w swojej głowie ugrząznąć w takim trybie. Ale też muszę się złapać jeszcze dwóch rzeczy, żeby z was wyciągnąć wasze historie sportowe. Ty powiedziałaś, Zuza, przed nagraniem, tak nawiązałaś do swojej historii biegowej. Ja myślę, że to musi wybrzmieć, dlatego że powiem ci, że ja tak raz na jakiś czas spotykam się z kimś, kto biega i jeszcze nikt mnie nie przekonał, może ty jesteś tą osobą, bo ja nigdy nie lubiłam biegać, ale słyszę bardzo dużo dobrego o bieganiu i zastanawiam się, czy bieganie jest dla każdego, czy on po prostu dla mnie nie jest.
Znaczy, ja myślę, że jak wiesz, nie spróbujesz i nie wyjdziesz kilka razy na, nawet na ten trucht. Myślę, kiedyś wyszłam na trucht, ale tak może za krótki, więc powiedz, jak to było u ciebie, znaczy, że ja nie chciałam się podać, bo ja widziałam po moim facecie, że jak on wychodzi biegać, to mu naprawdę sprawiało to wiele frajdy. Kilka razy z nim się zabierałam i mówię, to chyba nie jest dla mnie. Artur mówi, daj sobie czas. I rzeczywiście tak za którymś razem on biegł, kółeczka robił, a ja tak, no wiecie, no truchtałam, po prostu truchtałam, gdzieś tam podbiegałam i za którymś razem złapałam tego bakcyla i mówię, to chyba jest dla mnie. I rzeczywiście dla mnie już pogoda nie jest wymówką. Nawet jak w śniegu padałam, w deszczu padałam. Padaj w śniegu, Zuzo. Że nawet jak pada śnieg czy deszcz, to potrafię założyć dres do biegania i po prostu wyjść na zewnątrz i pobiegać. Sprawia mi to dużo frajdy. Mieszam sobie to z treningami siłowymi w domu, czy to joga, czy to pilates. Wysiłek fizyczny, po prostu. Uważam, że to też jest jeden z czynników, dla których czuję się lepiej, po prostu. Mhm. To jest mój po prostu taki konik, gdzie wiem, że też, jak pytałaś, jak sobie radzę z tym stresem, wyjść pobiegać, zrobić trening, głowa jest zupełnie gdzie indziej, a później endorfinki się takie wydzielają, że dla mnie bomba. No właśnie, zastanawiam się, czy to jest tak, że po pierwsze masz ten aspekt takiej rywalizacji ze sobą, znowu właśnie ze sobą, tym szlakiem idziemy, i myślisz sobie, a może dzisiaj dam radę więcej, to się tak uzależnia, trochę jak taki, nie wiem, taki narkotyk na zasadzie, tak. Dam radę więcej. Ja też mam tak, że czasami, wiadomo, jest tak, że obowiązki pozwalają mi nie ćwiczyć przez całe tygodnie, a czasami jest tak, że mam więcej wolnego czasu i rzeczywiście mogę zrobić te treningi. No i ja na przykład jak czuję, że gdzieś tam jestem niezadowolona ze swojego ciała, to po prostu idę pobiegać albo robię więcej treningów i wspaniałe jest to, że widać efekty od razu. Ale wiadomo, rozumiem też osoby, które czują się źle w swoim ciele i nie wyobrażają sobie założyć leginsy i iść po prostu pobiegać czy zrobić trening. Tylko wydaje się że właśnie takim moim zadaniem, naszym zadaniem jest, żeby właśnie zachęcać do tej aktywności, żeby pokazać, że tym treningiem te osoby zrobią coś dobrego dla siebie. I serio, wsparcie to podstawa. Podstawą też jest, tak jak już mówiłyśmy, nieporównywanie się do innych. Uważam, że trzeba znaleźć cel, i wewnętrzny spokój, to też jest bardzo ważne. I małymi krokami wykonywać ten cel, tak jak już też powtarzałyśmy. I to jest taki mały sukces, no bo umówmy się, no jak ktoś nie robił treningów albo nie ruszał się od ostatniego WF-u w podstawówce i ktoś się rzuca nagle na godziny trening na DVD, no to jest rzucanie się moim zdaniem na głęboką wodę. Ja zawsze mówię, mierz siły na zamiary. Nawet wystarczy marsz w miejscu, nawet przed telewizorem, potruchtać, sprawdzić się po prostu. Ja zawsze powtarzam, swoim tempem, na spokojnie, nie porównujmy się do siebie, tylko do siebie. To jest takie, uważam, że sprawdzanie siebie. W czym jesteśmy dobrze i znaleźć po prostu to. A aktywność fizyczna dla mnie jest naprawdę wielką frajdą i sprawia mi to super przyjemność. I polecam. Przerwam. Bardzo dużo, dużo cierpliwości też jest potrzebne na pewno w sporcie. I tak jak Zuza mówi, na przykład masz idealną figurę, ale niektórzy nie mają takiej idealnej. Dokładnie, idealnej figury i te kilogramy ciężej będą lecieć, ale to jest cierpliwość i praca nad sobą. Myślę, że wszystko jest możliwe i każdy może zmienić swoje ciało. Czy będzie chciał tyle kilo zrzucić, czy tyle, czy nabrać, bo też nie wszyscy chcą schudnąć, ale też i przytyć. Więc to jest indywidualna też sprawa, ale cierpliwość i praca. I to na pewno wszystkim się to zwróci i każdy na pewno będzie zadowolony. Się zatrzymałam na tym, jak Zuza powiedziała, na DVD. Strasznie mnie to rozczuliło. Na DVD! Ej, bo ja zaczynałam na przykład od programów, które znalazłam w internecie, Mel B czy Tamili Web, ale później rzucałam się na godzinne programy i to też takie było powolutku wchodzenie do góry. Teraz na przykład robię 1,5 godziny treningu i jest świetnie, ale mam momenty, gdzie nie chce mi się, dzisiaj nie idę biegać, dzisiaj nie i po prostu tego nie robię. No naprawdę, szukam wewnętrznego spokoju i gdzieś tam słucham siebie i wiem, co jest dla mnie najlepsze, po prostu. Też powiedziałeś, że efekty widać od razu. Ja myślę, że to nawet nie chodzi o nasze ciało, tylko te efekty są w naszej głowie, że od razu możemy przełączyć sobie jakiś program na
większą, nie wiem, satysfakcję, na większy właśnie spokój, na jakieś takie wyciszenie głowy, na zadowolenie z siebie. Tak, bo zrobimy to jest ten coś efekt dla siebie, instant. Dla swojego zdrowia i, zdrowia i o to właśnie chodzi. Tak, żeby... a w przypadku właśnie sylwetki, to też ja myślę, że w ogóle problemem jest to, że my ćwiczymy ze złych powodów i skupiamy się na tych kilogramach zamiast właśnie na tym, żeby też nasze ciało po prostu poznawać i trenować, patrzeć, co ono potrafi. Ale właśnie ten proces, że jednej osobie przyjdzie to szybciej, drugiej to przyjdzie wolniej, ale finalnie chcemy mieć po prostu sprawne ciało, co może nie być do końca może celem osób, które trenują zawodowo. I właśnie to mnie bardzo ciekawi, Zuzia, że no ty powiedziałaś, że zawsze chciałaś grać w siatkówkę, że sport był twoją i pasją, i marzeniem, żeby się w tym realizować, ale czy przez to, że trenujesz tak dużo i jest to też twoja praca, czy nie masz tak, że czasami odbiera ci to radość, bo to staje się twoim obowiązkiem? Jakby jak sobie to układasz w głowie? Oczywiście, że czasem też mi się nie chce, bo jestem tylko człowiekiem i też mi się nie chce iść do tej pracy. Ale no mówię, uświadamiam sobie, po co to robię, wyobrażam sobie, co może być za te 10 lat i idę na ten trening i robię. Ciężko jest się zebrać, powiedzmy, z kanapy, ale jak już jestem na tym treningu, to zawsze daję z siebie maksa. Nigdy nie trenuję na 50%, zawsze jest ta stuwa, bo jak tu już jestem, to chcę to zrobić. I do wielu rzeczy tak podchodzę, nie tylko do siatkówki, ale myślę, że to jest normalne, że ludziom się też nie chce, czy tak jak, nie wiem, Zuzka, na przykład masz sesję, też nie zawsze ci się chce, czy nie zawsze masz humor, żeby się uśmiechać, dokładnie, a na zdjęciach musisz się uśmiechać. Ale też wtedy, tak jak mówiłaś, 100% daję z siebie, bo jak już jestem, to korzystam z tego i czuję tą chwilę. Wiem, że tak jak mówią, że jak będę miała 90 lat, to będzie wspaniałe wspomnienie, a no, odchodzi w życiu, żeby zbierać piękne wspomnienia. Tak jest. A człowiek największy postęp robi wtedy, jak mu się nie chce i się zmusi do tego i pójdzie na ten trening i jeszcze zrobi dobry trening, to jest z siebie dumny i wtedy masz taką motywację na następny trening, że było super, ale wiem, że jeszcze mogę mocniej, mogę lepiej potrenować. Idę na ten trening z taką świadomością, że będę lepsza. Mhm. I to tak mobilizuje i motywuje do tych kolejnych treningów. Mnie mindset sportowca zawodowego fascynuje. To jest, w sensie, to jest jakby, to trzeba się urodzić z tym podejściem. Jakby to jest dla mnie niesamowite, ale jednocześnie odczuwasz też radość z tego treningu. W sensie, przychodzi taki moment, że nawet jak się trochę musiałaś przełamać, to myślisz sobie, że o, masz mama frajdę, czy po prostu to jest też tak, twój obowiązek, bo... jesteś skupiona na wykonaniu tej pracy? Jestem skupiona też na wykonaniu tej pracy, bo czasem też nie chce mi się uśmiechać na tym treningu i udawać, że jest okej, okay, więc wtedy skupiam się tylko na sobie i mniej się odzywam, mniej też jakby jestem raczej, mam taki charakter, że mobilizuję dziewczyny i tak trzymam je wszystkie razem, ale też nie zawsze mam na to ochotę. I też się tego nauczyłam, bo często udawałam, że jest okej okay i się uśmiechałam i przez to bardzo się męczyłam psychicznie i stwierdziłam, że nie, że już nie będę tego robić, że jeżeli ja nie mam ochoty się uśmiechać, to nie będę się uśmiechać i nie będę sztuczna, będę po prostu sobą. I jest mniej takich treningów niż więcej, że jestem smutna, bo nie jestem smutna, ja jestem raczej uśmiechniętą osobą na co dzień. Widać. I nie mam powodów, żeby być smutną, bo bardzo lubię swoje życie i kocham swoją pracę. Mam wspaniałych ludzi obok siebie, więc tak naprawdę mam wszystko, co mi potrzeba, żeby się rozwijać i naprawdę nie widzę, żeby... Tak też ostatnio o tym myślałam, że my sportowcy, nawet teraz jak jestem w klubie, powiedzmy coś nie idzie, przegrywamy mecze, wszyscy się łamią, ale my tak naprawdę jesteśmy razem, robimy to, co kochamy, wszyscy mają partnerów, partnerki, rodziny, i wracasz do tego domu i nie jesteś sam. I to jest też ważne, że czy nawet przez telefon zadzwonisz i opowiesz, jak było, ale zaraz zmieniasz temat i się odcinasz od tego, co było właśnie na tym treningu. I jakby ten humor też się polepsza, ale to nie jest koniec świata, że ja przegram mecz, że słabo zagram, bo to różnie w życiu bywa i czasem są gorsze okresy, czasem lepsze i na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Dlatego trzeba się po prostu wziąć garść i iść do przodu dalej. Mimo tego, co się dzieje i czy jest tak, powiedzmy, źle na razie,
to i tak będzie dobrze, bo po każdej burzy wychodzi słońce. Tak, mimo że popełniamy czasami te błędy, porażki mamy, to trzeba po prostu wziąć się w garść, zapomnieć o tym, co było, dokładnie, ale też wyciągnąć z tego lekcję i działać. Oczywiście, wyciągnąć lekcję i zapomnieć i korzystać dalej z tego życia. Jest takie fajne powiedzenie, że kiedy wydaje nam się, że świat się wali, oczywiście nie mówimy o jakichś skrajnych przypadkach, to warto sobie powiedzieć, czy to będzie miało znaczenie za 5 lat. I wtedy zazwyczaj ja się śmieję, że sobie nikt nie będzie na to zwracał uwagi. W każdym razie powiedziałaś też, uważam, piękną i ważną rzecz, że w momencie, kiedy sobie odpuściłaś, że nie musisz wszystkich dziewczyn motywować, że nie musisz być tą osobą, która zawsze wszystkich po prostu ogarnie, powie, że nie ma problemu, nic się nie stało, to nagle stwierdziłaś, że w sumie to nie jestem smutna i w sumie wszystko jest dobrze. Ja też widzę to po sobie, że w momencie, kiedy mówię, dobra, odpuszczam, nie ma znaczenia, zrobię, jak wyjdzie, to wyjdzie, nagle stwierdzam, hej, w sumie już nie czuję tego, że jest problem, już nie czuję tego stresu, już się chce bardziej. Tak jak stwierdzam, że dzisiaj nie zrobię rano jogi, zrobię co będę chciała, nie będę sobie rano ćwiczyć, to ja po 10 minutach staję na matę. To jest hit. Bo wiem, masz tak? Nie, dzisiaj nie biegam. Tak. W sumie to mi się chce. Serio. To jest super. Ja na przykład lubię to uczucie. Lubię wykonywać trening, lubię to uczucie po. Dlatego mam tak zawsze, że dobra, 3 dni z rzędu to jest naprawdę dużo zuza, a później tam mówię, no to jeszcze 4. A 5 dnia mówię, no to jeszcze dzisiaj. To uzależnia. Uzależnia, oczywiście, uzależnia, że tak. Ale też wiemy, że to jest nasza decyzja. To nie jest tak, że coś nam narzuciło i my idziemy na ten trening. Ale z tyłu głowy masz właśnie, że robisz coś i to będzie skutkowało długim i zdrowym życiem. I myślę, że to jest właśnie super, że ta aktywność też daje właśnie bardzo proste narzędzia. A ty, Zuzia, odbijasz sobie czasami w wolnych chwilach piłkę tak rekreacyjnie? Czy tutaj już nie. To już nie jest twoje hobby weekendowe? Nie, to nie moje hobby weekendowe. Też trzeba odpocząć od pracy i to nie jest zdrowe cały czas, jak się trenuje, jak gra, też trzeba mieć odskocznię od tego i zapomnieć po prostu, co się robi i o ludziach, z którymi się też przebywa na co dzień, bo na dobrą sprawę z tymi ludźmi przebywam częściej niż ze swoją rodziną, więc lubię się odciąć i powiedzmy weekend totalnie, jeżeli jest taki weekend, bo też my weekendy gramy, to na przykład jak jest jeden właśnie dzień tak wolny. Zapytałam, ale czułam, że to było jakieś spalone pytanie. Weekend. Jak jest jakiś jeden dzień wolny, to czy pójdę na basen, czy na saunę, po prostu wezmę książkę, porozmawiam. Totalnie nie zajmuję się środkówką. Zadam wam pytanie na koniec. Czy wy umiecie sobie wyobrazić świat bez sportu? Nie. To było bardzo trudne pytanie. Dziękujemy za uwagę. Nie, no to po prostu wydaje mi się, że on jest tak bardzo obecny w waszych życiach, że ja sama nie mam sobie tego wyobrazić. Tak, daj radochę po prostu i frajdę. Ja uwielbiam to i będę to robiła cały czas. Chociaż kiedyś, tak jak mówiłam, 10 lat temu, to nic, kompletnie. Jesteś dowodem na to, że masz. Ale szczerze, moją receptą na zgrabną sylwetkę to było po prostu robienie sobie głodówek i nie ćwiczenie. I teraz wiem, że to był wielki błąd, bo tak jak mówiłam, czuję, że coś jest nie tak z moim ciałem, źle się czuję, mam słabszy humor, trening albo bieganie. Pomaga. Mam nadzieję, że jak będziemy miały te 90 lat, to możemy pójść razem potruchtać. Że ja już wtedy będę miała tak pamiętasz, jak Krzysiu 5 lat temu mówiłam, że nigdy nie pobiegnę, a teraz proszę, jakie fit. I mam nadzieję, że ty, Zuzia, też mimo, że na przykład będziesz już na emeryturze sportowej, to też będziesz po prostu ten sport tak rekreacyjnie kontynuowała. Nie wyobrażam sobie odejść ze sportu, jak nawet już będzie koniec tej kariery, to nie wyobrażam sobie. To jest moje całe życie, więc na pewno będę w sporcie cały czas. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Pięknie dziękujemy. Super było was gościć i inspirować dziewczyny i te bardziej zawodnicze, i te bardziej rekreacyjne do tego, żeby po prostu o siebie dbać i ćwiczyć z radością i myśleć o sobie w dobrym tego słowa znaczeniu. Dzięki i do usłyszenia. Pięknie dziękujemy. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję też Adidasowi za objęcie patronatu nad tą serią. Dodam jeszcze, że do 2 marca w wybranych sklepach Adidas można dobrać stanik sportowy z pomocą odpowiednio przeszkolonej obsługi. Ta usługa w formie rozbudowanej będzie dostępna w sklepie Adidas w Złotych Tarasach i w Arkadii. Tam konsumentki będą miały do dyspozycji dedykowaną kobietom kabinę z instrukcją, miarką i dzwoneczkiem.
A na stronie adidas.pl znajdziecie dodatkowo narzędzie Bra Finder, które służy do doboru odpowiedniego stanika w warunkach domowych. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie odcinka, a na koniec przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano, a w tym tygodniu słyszymy się bonusowo jeszcze w środę 23 lutego. Do usłyszenia, cześć!